Witajcie, kontynuujemy naszą podróż po Polsce, odwiedzając gospodarstwa biorące udział w konkursie Innowacyjny Farmer 2022. Dzisiaj gościmy w gospodarstwie pana Dominika Pleśnierowicza, który zgłosił swoje gospodarstwo w kategorii produkcja zwierzęca. Tutaj innowacyjność polega na zmianie systemu żywienia, a w zasadzie jego dużym uproszczeniu. W dość skomplikowanym na co dzień menu bydła znajduje się bardzo dużo pozycji. Tutaj żywienie zostało tak naprawdę ograniczone tylko do dwóch, do paszy treściwej i słomy. Dzięki temu gospodarze dużo zaoszczędzili czasu na obsługę tego stada. Zapraszam więc na krótką wycieczkę po tym gospodarstwie. Witam w gospodarstwie. Nazywam się Dominik Pleśnierowicz i prowadzę je wraz z żoną Beatą i synem Janem. W miejscowości Karolew, powiat Kutno, województwo łódzkie. W gospodarstwie prowadzimy produkcję zwierzęcą i roślinną na 70 hektarach. W gospodarstwie hodujemy ponad 100 sztuk bydła w różnych grupach wiekowych. Od 1,5 roku karmimy byki metodą na sucho, czyli śruta i słoma. Zdecydowaliśmy się na tą metodę karmienia, ponieważ jest mniej pracochłonna, a gwarantuje dużo większy przyrost. Ten sposób żywienia znacząco obniża produkcję CO2, ponieważ jest mniej obornika i mniej energochłonna. Ta metoda pozwala zadawać paszę w naszym gospodarstwie raz na 3 do 5 dni. Dzięki dokładnemu ważeniu dawek pokarmowych i ważeniu stada raz na miesiąc znamy dokładny przyrost i jego koszt utrzymania. Zachęcamy do jedzenia polskiej wołowiny. W gospodarstwie państwa Pleśnierowiczów żywienie bydła opasowego zostało w maksymalny sposób uproszczone. W dawce pokarmowej znajduje się wyłącznie pasza treściwa oraz słoma, do których zwierzęta mają stały dostęp, dzięki czemu nie wykazują agresji w konkurowaniu o pokarm. Celem wprowadzonych zmian było zmniejszenie nakładów pracy oraz zwiększenie przyrostów masy ciała, a tym samym skrócenie okresu opasu do wieku około 15 miesięcy, w którym zwierzęta osiągają masę około 750 kg. Takie rozwiązanie pozwala w pełni wykorzystać potencjał genetyczny opasanych zwierząt oraz zapewnia częstszy obrót kapitału. Zakupywane cielęta utrzymywane są parami w zewnętrznych budkach typu iglo, co pozwala ograniczyć stres podczas późniejszego łączenia w większe grupy. Nowe sztuki, które trafiają do gospodarstwa, przechodzą pełną profilaktykę chorób występujących w tym okresie odchowu. Stosowana w żywieniu opasów pasza treściwa przygotowywana jest na miejscu w gospodarstwie w oparciu głównie o zboża własnej produkcji. W celu podniesienia wartości pokarmowej ziarno zbóż poddawane jest procesowi alkalizacji, co ogranicza konieczność zakupu drogich pasz białkowych. Prowadzenie stałego monitoringu ilości pobranej paszy i comiesięczne ważenie zwierząt jest dla gospodarzy źródłem informacji o ponoszonych kosztach produkcji i potencjalnych zyskach. Regularne ważenie zwierząt jest również cennym źródłem wiedzy o stanie zdrowotnym zwierząt i pozwala na indywidualne podejście do utrzymywanego bydła. Jeśli przyrosty danej sztuki odbiegają znacząco od normy, jest to sygnał, aby objąć ją szczególnym nadzorem i w razie konieczności podjąć odpowiednie środki zaradcze. Nasza wizyta w gospodarstwie dobiegła końca. Zachęcamy Państwa serdecznie do śledzenia losów naszych gospodarstw, które biorą udział w konkursie. Wyniki już niebawem, bo w październiku podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.